ojczyzna to jest inna piłka. Można to interpretować w zależności od tego, kto to wypowiada. Natomiast Katowice miastem nacjonalizmu to jest absurd zupełny, bo sama ideologia nacjonalizmu to jest coś, co zawsze było nam obce, a wręcz było przez nas tępione w tym kraju. Ja w mojej młodości nie pamiętam, żeby ktoś ośmielił się propagować ideologie nazistowskie. Nazywając nas lewakami, czy tym podobnymi epitetami, po prostu nas obrażają, nic o nas nie wiedzą. Szkoda, znaczy dla nich szkoda, bo przegrają tą walkę, dlatego że żeby wygrać, to trzeba dobrze poznać wroga. Oni nic o nas nie wiedzą, nie jesteśmy żadnymi lewakami, jesteśmy patriotami i nie dopuścimy do tego, żeby w Polsce wróciła historia, czyli ta z 1939 roku. Absolutnie się z tym nie zgadzamy, dlatego tu jesteśmy. Ja powiedziałem już dzisiaj, że europosłem się bywa, człowiekiem przyzwoitym się jest. Ja tu byłem 2 lata temu, dostałem wyrok za blokowanie i nie wyobrażałem sobie, że mnie tu dzisiaj zabrakło, jak już zostałem posłem do Parlamentu Europejskiego. Śląsk był zawsze otwarty, wielokulturowy, nie zgadzamy się na to, żeby jedna strona zawłaszczała sobie pojęcie patriotyzmu.